W sobotni poranek wszystkich zaskoczył śnieg, którego przez noc trochę napadało. Sytuacją tą nie poradzili sobie niektórzy kierowcy, ale nie ma się czemu dziwić, bo ślisko było na każdej drodze. W efekcie służby odnotowały tego dnia kilka wypadków i kolizji. Zgłoszenie o pierwszym wypadku wpłynęło po godzinie 9 rano. W miejscowości Zofia, gmina Sąpolno doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych, w tym lawety. Wszyscy uczestnicy padku puścili pojazdy o własnych siłach, natomiast podróżujący samochodem osobowy strażak, który wracał do domu po służbie został poszkodowany. Po przybyciu na miejsce zespołu ratownictwa medycznego, po przebadaniu strażak został odwieziony do szpitala. Niemal w tym samym czasie przyszło zgłoszenie o kolejnym zdarzeniu. W miejscowości Wierusze w gmina Kazimierz Biskupi kobieta podróżująca samochodem osobowym prawdopodobnie w wyniku poślizgu uderzyła w przydrożne drzewo. Opuściła pojazd o własnych siłach, natomiast przybyły na miejsce z medycznego. Po przebadaniu również zabrał kobietę do szpitala. I nie był to koniec pracy tego poranka dla strażaków, policji i pogotowia. Tym razem samochód ciężarowy w miejscowości Budy, gmina Krzymów, prawdopodobnie wpaść paś poślizg, uderzył w barierki ochronne. W wyniku tego wypadku uszkodzeniu uległy zbiorniki z paliwem, dlatego na miejsce zależenia zadysponowaliśmy specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z jednostki ratowniczej nr 1 w Koninie. Strażacy jeden z zbiorników uszczelnili, natomiast ze względu na uszkodzony zbiornik drugi paliw Paliwa, paliwo zostało przepompowane do zbiorników zastępczych. Około południa służby zostały wezwane na autostradę A2. Na 270 km autostrady A2 w miejscowości Smulnik gmina Krzymów. Tam kobieta podróżująca samochodem również prawdopodobnie wpadła w poślizg i uderzyła w barierki ochronne. Na szczęście tutaj obyło się bez osób poszkodowanych. Poza tym tego dnia było jeszcze kilka drobniejszych kolizji. W sobotę, jak zwykle, o pierwsze opady śniegu oraz niskie temperatury pokazały, że nie wszyscy kierowcy potrafią się dostosować do warunków, które panują na drogach. W sobotę, choćby z samego rana, odnotowaliśmy 9 zdarzeń drogowych, w których osoby brały udział w kolizjach bądź też w wypadku drogowym. No tutaj ewidentnie, tak wspomniałem na samym początku, kierowcy nie potrafią dostosować prędkości, przemieszczającego się pojazdu do warunków, które panują na drogach i właśnie w wyniku niedostosowania tej prędkości no, doszło do e, zdarzeń drogowych. Niestety poniedziałek, kiedy śniegu już nie było na drogach, okazał się bardziej tragiczny. O godzinie 5:30 w miejscowości Brzeźno na trasie DK92 doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. 53-letni mieszkaniec województwa lubuskiego przechodził przez jezdnię i został potrącony przez pojazd Renault Clio którym kierowała 39-letnia mieszkanka gminy Krzymów. Policjanci, którzy przyjechali jako pierwsi na miejsce zdarzenia, podjęli reanimację mężczyzny, ponieważ nie wykazywał on czynności życiowych. Udało się przywrócić te czynności. Niestety, pomimo że mężczyzna trafił do szpitala, no, poniósł śmierć. Jak ustalili policjanci, mężczyzna przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, a kierująca autem była trzeźwa.